Witam Państwa w piątek, 9 czerwca. Dziś zakończyły się dwudniowe ćwiczenia obrony cywilnej w naszym województwie. Brało w nich udział ponad 1000 osób. O godzinie 11.30 stacja kolejowa Radom oraz szlak kolejowy od wiaduktu na ulicy Lubelskiej do przejazdu kolejowego na ulicy Młodzianowskiej został zaatakowany przez lotnictwo nieprzyjaciela. Straty są bardzo duże. W akcji ratowniczej brały udział m.in. oddziały obrony cywilnej. Jest uszkodzone część torowisk na stacji kolejowej Radom Wschód. Jest uszkodzony dworzec kolejowy, są uszkodzone domy mieszkalne wzdłuż tutaj szlaku. To jest w spółdzielni Nasz Dom i w spółdzielni Ustronie, Radoskór, zakłady metalowe Łucznik, Radomska Fabryka Farb i Lakierów, CPN w Radomiu. To wszystko w jakiś sensie ucierpiało. Takie były założenia dzisiejszych wieloszczeblowych ćwiczeń Sił Obrony Cywilnej Województwa Radomskiego. Ćwiczenia rozpoczęły się wczoraj i brało w nich udział około 1000 osób. Jednym z epizodów ćwiczeń był dzisiejszy pozorowany atak lotniczy na stację kolejową i szlak kolejowy w Radomiu. W ćwiczeniach brali udział m.in. wiceprezydent Stanisław Bąk i wicewojewoda Zbigniew Gołąbek. Nasze służby są dobrze przygotowane i społeczeństwo słusznie może mieć poczucie bezpieczeństwa indywidualnego. Posiadamy potencjał zarówno techniczny, organizacyjny, ludzki do tego i w razie jakiejkolwiek potrzeby od razu go używamy. Czyli obrona cywilna, czyli te ćwiczenia, które prowadzimy raz na 5 lat, one mimo wszystko są potrzebne. Ja uważam, że powinniśmy przede wszystkim częściej może ćwiczyć, aniżeli bezpośrednio uczestniczyć w tego typu akcjach. Natomiast jeszcze raz podkreślam to, że przygotowanie było bardzo dobre i chciałbym, żeby, i dziękuję tutaj przede wszystkim mediom naszym, a zwłaszcza naszej telewizji kablowej DAMI, za to, że prezentuje właśnie i przedstawia zagrożenia, jakie mogą wynikać na wypadek tego typu właśnie zabezpieczeń. Dwudniowe ćwiczenia obrony cywilnej województwa radomskiego obserwował pułkownik Janusz Bagiński, zastępca szefa sztabu obrony cywilnej kraju. Ćwiczenia, jakie miałem przyjemność i zaszczyt obserwować, wykazały bardzo dużą wiedzę fachową, wielkie zaangażowanie wielu grup społeczeństwa, wydziałów urzędów wojewódzkich, administracji specjalnych, samorządów, świadczące o tym, jak poważnie traktowane są problematyka obrony cywilnej i świadcząca o tej wielkiej interdyscyplinarności tej dziedziny, gdzie udział biorą wszystkie organa, wszyscy ludzie, cały sprzęt ratowniczy, wszystkie możliwe siły. W siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy odbyła się dziś konferencja prasowa poświęcona wynikom kontroli prowadzonej na budowach w całym województwie. Akcję kontroli PIP przeprowadziła już po raz trzeci. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę 56 budów. W czasie tej kontroli wydano 50 decyzji, które nakazywały wstrzymanie robót. W wyniku zaistniałych nieprawidłowości wydano 52 orzeczenia z maksymalną kwotą grzywny 5 milionów starych złotych. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim prowadzenia robót bez projektu, braku zabezpieczenia terenu budowy, nieodpowiedniego składowania materiałów budowlanych, stosowania uszkodzonego sprzętu. Do rzadkości należy prawidłowo wykonane rusztowanie, a najczęściej to są tak prymitywne, że można tak żargonem powiedzieć, w głowie się nie mieści, że można tak montować rusztowanie. Najczęściej to są prymitywne jakieś twory, które możemy powiedzieć, że nawet nie ma wyglądu rusztowania. Nagminnym zjawiskiem jest również brak pomieszczeń sanitarnych przy prowadzonych budowach. Zakłady pracy nie wiązują się z obowiązku, proszę Państwa, nieraz prowadzą budowy wieloletnie i w tym przypadku pomieszczenia powinny być już innego typu, pomieszczenia powinny być konkretne, spłukiwane wodą, a to wszystko są typu takiego, powiedzmy, prowizorycznego, ubikacje suche, gdzieś tam utkane, że tak powiem, w rogu, gdzie nie można dojść, nawet nie bardzo ci pracownicy wiedzą, w którym to miejscu jest. Niepomalowane, wręcz stan jest fatalny, zdewastowany. Jutro gościć będzie w Radomiu ambasador Królestwa Szwecji Karl Wilhelm Wochler. Ambasador spotka się z wicewojewodą Zbigniewem Kołąbkiem. Rozmowa ma dotyczyć współpracy kulturalnej naszego regionu ze Szwecją.
W salonie przy ulicy Kieleckiej odbyła się dziś inauguracja działalności punktu dealerskiego firmy Citroen. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich, dyrektor handlowy Citroena Jean-Christophe Munoz oraz dyrektor techniczny firmy Rocco Scavone. Uroczystość zorganizowano w iście francuskim stylu. Nie zabrakło szampana, pięknych kobiet prezentujących samochody oraz formacji tanecznej Akant, która notabene wyjeżdża niedługo do Paryża na Mistrzostwa Europy, a jedynym sponsorem jest właśnie radomski dealer Citroena. Uczestniczący w otwarciu dyrektorzy francuskiego koncernu podkreślali olbrzymi wysiłek włożony w organizację tego salonu. Jean-Christophe Munoz jest zdania, że radomski punkt sprzedaży i serwis jest trzecim pod względem hierarchii ważności w Polsce, po salonie warszawskim i krakowskim. Citroen Radom liczy na sprzedaż około 50 samochodów w tym roku, podkreślając, że nadal oferuje pojazdy w kontyngencie bezcłowym. Wszyscy przedstawiciele strony francuskiej i polskiej zgodnie twierdzą, że nie boją się konkurencji. Dobrze zorganizowany salon samochodowy jest tylko częścią działalności dealerskiej. Kiedy możemy spodziewać się w Radomiu serwisu Citroena? Tak, my również tak uważamy, że salon to jest 30% działalności, natomiast cała działalność to przede wszystkim sprawny, dobry i efektywny serwis. I w ciągu miesiąca taki serwis będzie miał Citroen Radom. Będzie można tutaj naprawić wszystkie produkowane samochody Citroena, nawet gdyby ktoś przyjechał starym 2CV? Tak, właśnie o to nam chodzi. Tu mają być naprawiane dobrze i bardzo szybko wszystkie marki Citroena jeżdżące w Polsce. Na zakończenie pytanie o liczby, chociaż trudno być prorokiem. Ile samochodów zamierza radomski Citroen sprzedać w tym roku? Ja sądzę, że niedużo. Ale myślę, że dobrych samochodów, sprawnych samochodów i to będzie początek ekspansji Citroena w ogóle, nie tylko w Radomiu, ale w kraju. O godzinie 11 doszło dziś do groźnej kolizji drogowej na ulicy Lubelskiej. Kobieta kierująca samochodem marki Polonez, wyjeżdżając z ulicy Kochanowskiego, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy Cinquecento jadącemu ulicą Lubelską. Doszło do kolizji, w wyniku której uszkodzeniu uległy oba pojazdy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Wydział Ruchu Drogowego Policji zwraca się za naszym pośrednictwem do kierowców, aby przed skrzyżowaniami zwracali szczególną uwagę na znaki drogowe. Łowiectwo, człowiek, przyroda to tytuł poplenerowej wystawy malarskiej otwartej dziś w Klubie Środowisk Twórczych Łaźnia. Organizatorem wernisażu jest Komisja Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Radomiu oraz Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego. Wystawa w Łaźni stanowi pokłosie artystyczne pleneru malarskiego, który odbył się na przełomie września i października ubiegłego roku. Blisko 40 autorów eksponuje swoje prace o szeroko pojętej tematyce łowieckiej. Na wystawie możemy oglądać obrazy znanych radomskich artystów plastyków, m.in. Bożeny Popławskiej, Krzysztofa Mańczyńskiego i Andrzeja Minajewa. Patronat nad ekspozycją objął Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Komisarzem wystawy jest Stanisław Jędrzejewski. W pobliżu bloków na osiedlu Ustronie, konkretnie przy ulicy Osiedlowej 42 i budynków sąsiednich, znajduje się kwitnący niegdyś ogród, obecnie od czasu śmierci właściciela całkowicie zapomniany. Znikają pielęgnowane przez lata drzewa owocowe, których drewno, jak wiadomo, znakomicie nadaje się na opał. Ogród stał się siedliskiem rozmaitego okolicznego elementu. Nie to jednak było głównym powodem reakcji ze strony lokatorów pobliskich bloków. Telefony do naszej redakcji zaczęły się w momencie, kiedy ogród za sprawą mieszkańców przyległych posesji przeistoczył się w śmietnisko.
Najpierw zasypano puste piwnice pozostałe po domu dawnego właściciela. Najpierw jednak zostały wypełnione śmieciami. Następnie rozmaite śmieci, m.in. części samochodowe, zużyte filtry oleju, wysypywano byle gdzie. Kiedy skończyło się miejsce, śmieci zaczęły trafiać pod ziemię. O tym, jakiego rodzaju odpadki trafiają tutaj, najlepiej wiedzą wspomniani na wstępie zbulwersowani ludzie, którzy oglądają ten proceder codziennie, a na swoje uwagi otrzymują odpowiedź: a co, twoje? Chodzi oczywiście o miejsce, jak zwykle niczyje. Propozycje utworzenia tutaj parku pozostają bez echa. Kiedyś tutaj był piękny sad, była tu prywatna posesja, był dom mieszkalny, był pan, który tym się opiekował. Jak zmarł, sami państwo widzicie, co po tym zostało. Kupę śmieci, są kopane doły, w tych dołach są zakopywane różne części śmieci z pobliskich posesji. W jednym z tych dołów są zakopane akumulatory. Także no, jak pan widzi, ani tu upilnować, ktoś sobie zrobił śmietnisko z tego sadu. No my tego nie upilnujemy, bo człowiek jest w pracy i nie da rady tego po prostu pilnować. Tam na samym końcu sadu zbierają się narkomani. Wieczorem dantejskie sceny się dzieją, gdzie nasze dzieci, jak się bawią, wieczorem biegają tutaj, to podglądają ich i tak dalej. Na komendę jak się zadzwoni, no to radiowóz przyjedzie, albo czasem nie przyjedzie, bo jest zajęty, bo jest jeden radiowóz, trudno się doprosić. W Straży Miejskiej, Straż Miejska też się tym nie zajmuje, także no, ręce upadają. I znów upalna pogoda zachęcać będzie do spędzenia ostatnich dni tygodnia na świeżym powietrzu. Sympatykom piłki nożnej polecamy wizytę na Stadionie Broni, gdzie radomscy trzecioligowcy podejmować będą akademików z Białej Podlaskiej. Spotkanie toczyć się będzie o przysłowiową pietruszkę, jednak miejmy nadzieję, iż mimo to emocji i pokazu dobrej gry nie zabraknie. Początek meczu o godzinie 11. A już o 17 również w sobotę, lecz tym razem w hali Broni, coś dla siebie znajdą amatorzy mocnych wrażeń. Międzypaństwowe spotkanie kickbokserów Polski i Ukrainy zapowiada się arcyciekawie, a dodatkowym magnesem dla kibiców powinien być przyjazd do Radomia uznanego w kickbokserskim świadku Przemysława Salety. W dzisiejszym Teledzienniku to już wszystko. Zapraszam Państwa jak zwykle jutro o 17.15. Thank you.